Sonik, szybki jak jasny pierun. Tak, nadejszła wiekopomna chwila, żeby w końcu rozprawić się z Sonikiem. Ileż perturbacji musiał przejść ten biedny niebieski jeż, żeby w końcu trafić na ekrany kin, żebyśmy w końcu dostali jakiś co najmniej dobry film na podstawie gry. Te nieszczęsne pierwsze zwiastuny zdążyły nas trochę wystraszyć. Że za pracę nad tą ekranizacją znowu się zabrały jakieś niekompetentne... Okay, pal, I want answers. Basically, it looks like I'm gonna have to save your planet. Kto to zatwierdził, ja się pytam! Chociaż ja nadal będę się upierać przy mojej teorii spiskowej, według której oni to zrobili specjalnie, żeby marketing był trochę głośniejszy, bo w innym wypadku zainteresowanie byłoby co najwyżej średnie. Ale niech mnie osądzi historia albo komentujący na YouTubie, ale o tym za chwilę. Opinie internetów były jednogłośne i stała się rzecz niespotykana. Wielka wytwórnia zareagowała na pochodnie i widły fanów Sonika i zrobiła wielki redesign głównego bohatera. Ale czy tak radykalna zmiana wyglądu naszego protagonisty jest w stanie zapewnić 90 minut solidnej rozrywki? Podczas gdy doskonale wiemy, że w tego typu produkcjach największą bolączką jest taki se scenariusz. Dzisiaj się o tym przekonamy, zatem bez większego przedłużania... Play. Sonik, szybki jak błyskawica. Na samym początku wita nas logo Paramount Pictures, oddające hołd trylogii Władcy Pierścieni oraz gameplaye z gier, które tylko czekają na swoje ekranizacje. Fega! Powodzenia. Ale serio życzę powodzenia, bo nie dość, że to jest pełna lista filmów na podstawie gier Segi, to na dodatek za reżyserię jednej z nich jest odpowiedzialny człowiek, dzięki któremu twój film będzie kolejnym najgorszym filmem na podstawie gry. Uwe Boll, proszę państwa! Typ, który jeszcze za życia nabawił się tytułu najgorszego reżysera wszechczasów. To jest osiągnięcie. A sam miał wszystko w dupie, bo niemieckie prawo miało jakąś lukę, dzięki której i tak wychodził na swoje. A ponieważ żaden jego film na siebie nie zarobił, a nawet z DVD i Blu-rayów nie było już hajsów, skończył filmowanie i słuch po nim zaginął. Lubię szczęśliwe zakończenia. O nie... Gorsze zakończenie ma jednak historia małego Sonika, którego poznajemy na jego rodzinnej planecie. To jest planeta, na której przyszedłem na świat. Czyli... Jest tu wszystko. Piaszczyste plaże, przepiękne wodospady... Czyli się nie dowiemy. Weź wygoogluj sobie. Albo zagraj w grę, to się dowiesz. Od urodzenia mam wyjątkową moc. I miałem ją trzymać w tajemnicy. A nie, wróć. Wystarczy napisy przeczytać. Marza Animation Planet. To jest szpona. Opiekowałaś mnie. De Sonik. Mam złą wiadomość. Chyba jesteś adoptowany. Sonik, ktoś mógł cię zobaczyć. Nie dałby rady. Za szybki jestem. Oj, chyba ktoś jednak dał radę. Jakieś szemrane typy, których interesuje, skąd taki mały jeżyk ma tyle spida w nogach. Więc urządzili sobie na niego polowanie. Ała! Co to było? Nie minęły 3 minuty, a już mamy trupa w bajce dla dzieci. Ten film ma szybszy kill count niż przeciętny Tarantino. Nic mi nie jest. Jeżeli chcesz przeżyć, musisz się ukrywać. Ten świat jest po drugiej stronie galaktyki. Tam będziesz bezpieczny. Czy ona czytała jakieś podręczniki historyczne o Ziemi? Czy coś? No ja bym go do nas nie wysyłał w dzisiejszych czasach.
Nigdy się nie zatrzymuj. A pani nie może z nim pójść? By się dzieciakowi przydał jakiś opiekun, przewodnik? Przecież on nawet 10 lat nie ma. Szpona! Żegnaj, Sonic. No to nara, siema, nie było tematu. Gratulacje, zapewniłaś dziecku traumę do końca życia. Green Hills, Montana. 10 lat później. Gdzie poznajemy Toma Wachowskiego, który stara się jakoś dociągnąć do emerytury jako policjant na przedmieściach. Stoję z suszarą. Ej, stary! Pali się czy co? Moja żona zadzwoniła przed chwilą, że nasz dobytek trawią płomienie, więc biegnę do niej jak najszybciej, by ocalić co się da, ale dziękuję za troskę. Taki mały żarcik, sorry. Nieśmieszny! Ale suszarka pana policjanta zaczyna coś trochę wariować. Pewnie jakiś sebik skupił sobie stare BMW i teraz wariuje po osiedlu. Tam chwali się, że biega 300 na godzinę. Co to za wynik w ogóle? To już szybsze są Golfy TDI na autobanie. A wy dalej myślicie, że Bugatti Veyron to najszybszy samochód? To wy chyba nigdy takiego widoku na autostradzie nie uświadczyliście. Nie da się ukryć, że pan Żółwik trochę spowolnił tempo tego filmu. A co robią montażyści, gdy film robi się nudny? Mały, prawie się rozjechało na miazgę. Dzisiaj masz totalnego farta. Trzeba dać coś z Queena. Rewelacyjnie ci idzie! O, wysyp żywych trupów. Hardkorowy Henry. Strzelając śmiechem. Legion samobójców. Widzicie, jaką Queen ma potęgę? Ich piosenka nabrała nas, że to może być dobry film. Spoiler nie był. Nie widziałeś mnie. Nie było mnie tu. Tak swoją drogą to operator musiał mieć niezły ubaw podczas kręcenia tych scen. Łazi sobie po lesie i puste lokacje nagrywa. Kurde! Ła! Kurde! Chłopaki, mogę już wracać. Sonic nie ma nic za bardzo do roboty, poza ukrywaniem się i stalkowaniem mieszkańców Green Hills. Ale jego aktywność nie pozostaje niezauważona, bo miejscowy szajbus... W miasteczku jest jeden gość, który mnie zauważy. Okej. Okay. Mamy to! Zrobili to! Udało się! Film jest w tym momencie samoświadomy! Doskonale wiemy, że dosyć często w mainstreamowych mediach takie internetowe nawiązania potrafią... Here come that boy! Just kidding, it's me, Hillary. ...zalatywać dosyć dużym cringe'em, ale muszę przyznać, że to im się udało. Wczoraj prawie go miałem. Zwłaszcza, że to jest mem, który regularnie powracał, więc ktoś tutaj odrobił zadanie domowe. Szanuję. Niestety, jakkolwiek szybki byś nie był, to i tak nigdy nie uciekniesz przed samotnością, z którą zmaga się nasz niebieski jeż. Nie masz wrażenia, że przez życie w odosobnieniu zaczyna ci jednak trochę odbijać? Nie no stary, nie poszło ci z diagnozą. Czujesz się? Bardzo samotny. Ale przynajmniej może sobie na krzywy ryj trochę telewizora pooglądać. Toż to słynny włoski tenor Enrico Palazzo. Szanuję za wybór tego dzieła na wieczorne oglądanie. I może martwisz się, że tak będzie już zawsze? Ale na szczęście w życiu Toma układa się trochę lepiej. Już błagam! Wynocha! Wow, Tails naprawdę się stoczył po Sonic Boom.
to, co myślę. Aha. Bo pan policjant czeka na bardzo ważny list z centrali. Czekamy więc na pozytywny wynik kontroli wewnętrznej, u którym z radością przyjmiemy pana w nasze szeregi. I dostałeś pracę. Jeszcze wewnętrzna kontrola. Oby się nie dokopali do tego, że kiedyś kradłeś od sąsiada internet. Okej, policjant oczekujący awansu kradł internet sąsiadowi. Poprawka, cały czas od niego kradnę. Jeszcze lepiej, chociaż przy pensji posterunkowego trudno mu się dziwić. Okej, wybaczamy. Co pan robił, kiedy studiowałam weterynarię? Wziąłem drugą pracę, żeby mieć na czynsz i trzecią, żeby mieć na czesne. Amerykański sen, proszę państwa. No ale miejmy nadzieję, że zła passa w końcu minie, bo ile można. A w międzyczasie Sonicowi ewidentnie się nudzi. Teraz los całego spotkania dźwiga wasz ukochany pałkarz Sonic! Ale już na kopcu mierzy go wzrokiem najszybszy leworęczny miotacz w Green Hills, także Sonic! Dobra, stary, skup się. Ktoś tu cierpi na zaburzenia osobowości. Przyganiał kocioł garnkowi. Co, że niby ja mam? Że coś mi odwala? Co ty w ogóle gadasz? O nie. No, ale on przynajmniej znalazł sobie lepszy sposób, żeby poradzić sobie z problemami i... Naprawdę jestem sam. Na zawsze. Dosłownie ucieka przed samotnością. Ale niestety przy okazji pozbawia prądu najbliższe 3 stany. Pewnie nikt nie zauważył tego mega wybuchu. Hej, Wade. Cześć, Tom. Mówi Wade. Co się stało? Łazienka jest zamknięta. No co ty? Jak ja nie lubię, jak w filmach świecą się ludziom telefony podczas rozmów. To tak nie działa. Tu jest czujnik, blokuje, a tu jest wyświetlacz i... O, teraz jest dobrze. O, halo? No, ale mamy większe problemy niż odblokowane wyświetlacze. Bo wojsko zainteresowało się tym niezwykłym skokiem energii. NASA wyklucza meteoryt i rozbłysk słoneczny. Ministerstwo Energii mówi, że to nie jest awaria elektrowni. To nigdy nie jest wina elektrowni. Sąsiad od pół roku kopie bitcoiny i nic mu się nie dzieje. A ja podłączę toster i czajnik pod jedno gniazdko i... Okej, teraz nie mam prądu. Sugeruję mobilizację piechoty morskiej. Nie. To wymaga bardziej finezyjnych działań. Pewnie zrzucą atomówkę. W amerykańskim stylu! Pan generał zaproponował jednak bardziej radykalne rozwiązanie. Tylko nie tego, którego mam na myśli. Do akcji wkracza Jim Kelly! 5 doktoratów, szokujące IQ, a te jego drony to istna rewolucja. O nie, Jim Carrey wymyślił drony. Teraz przez niego 70% ludzkości będzie myślało, że są filmowymi wizjonerami, bo umieją obsługiwać zabawkę za 4 kafle. Nawet jak nagrasz rozrzutnik gnoju z drona, to będzie to dobrze wyglądać. No, ale wyjątkowe sytuacje wymagają wyjątkowych rozwiązań. A pana Jimmy'ego zawsze dobrze się ogląda. Ja dowodzę! Się, major B! Ja dowodzę! Więc nawet nie narzekam. Bardzo dobry wybór castingowy. Plus 2 punkty. Tak, panie. Nie! Bond! Powiedział, puszczając wersję z dubbingiem. A, moje malutkie. Ja też umiem składać jaja. Im mniej wiemy o jajach robotnika, tym lepiej. Zatem wysyła swoje jaja, znaczy drony, przepraszam, na poszukiwania tej anomalii. Więc pora się ulotnić. Okej, na Ziemi zrobiło się gorąco, pora na plan B. Witaj, planeto grzybów! O nie, już tu są, muszę się gdzieś przenieść. Miał dobre pół godziny, żeby tego użyć, bo nikt tam jeszcze nie schodził, ale... Pan Orko. Dobra, bo film by się za szybko skończył. Miejmy nadzieję, że związek Toma wytrzyma dłużej niż Sonic w swojej norce.
Jak twoja siostra? Już wiesz, kiedy mnie zostawisz? Nie. Kazała mi sprawdzić, czy nie masz w telefonie aplikacji randkowych. Mam tylko te, które były od początku. I Olive Garden. Bo tam czujesz się... jak u siebie. Bardzo subtelna reklama. Jak już gadacie o Olive Garden, to lepiej powiedzcie coś więcej o tym Lego w tle. Bym se kupił. No i dochodzi w końcu do tej ikonicznej sceny, która na zawsze odmieniła kinematografię. Stać, policja! No ale może to sobie przypomnijmy. Proszę o materiał. Miau? Ale syf. A ludzie do dzisiaj potrafią mi pisać rzeczy w stylu: co ty? Moim zdaniem wygląda super. Czy widzieliśmy ten sam zwiastun? To jest super! Twój materiał skupia się na czepianiu się niemal przez cały czas. Panowie nowi. Pierwszy Sonic design był lepszy. Wskaż mi palcem, gdzie to jest lepsze niż... gdzie? Ty głąbie! Dopiero co to wydamy, co to dopiero jest wydane. Ja jak zobaczyłem ten zwiastun, to co uwielbiam od teraz, chcę to zobaczyć w kinach! I to jest opinia, którą szanuję. Pierwsza interakcja Sonika i Toma przebiega w miarę na spokojnie. W dużym skrócie, jesteś kosmitą, boję się ciebie. Weź mi pomóż. No okej. Ale ktoś inny zaczął się interesować niebieskim jeżem. Dzień dobry. Jestem z elektrowni i badamy awarię. Ciekawe uniformy macie w tej elektrowni. Enea robi rebranding czy co? Czy mógłbym tylko szybko zerknąć na liczniki w pana domu? Na szczęście Tom jest nie w ciemię bity i nie daje się nabrać na sztuczki robotnika. Pracownicy elektrowni wiedzą, że liczniki są na zewnątrz i mogą je spisać, jak nikogo nie ma. To jest ten geniusz, o którym mówił generał? 5 doktoratów, szokujące IQ. A nie wie, gdzie są liczniki w domach na przedmieściach? Więc lepiej pan powie, czemu ma mnie za idiotę, który go wpuści do domu. Ma pan szczęście, że nie jesteśmy w Teksasie, bo byśmy inaczej rozmawiali. No nieważne, w jakim stanie jesteśmy, nie powstrzymuje go to przed zastosowaniem standardowej dywersji... danie w mordę. Nie strzelaj! Ej, proszę nie bić aktora, dzięki któremu ten film istnieje. Żarty żartami, ale sądzę, że występ pana Jima dodał dobre 40 milionów do box office'u. Na szczęście udało im się uciec przed zagrożeniem dronowym. I spora część filmu to od teraz taka kumpelska komedyjka podróż movie. A daleko jeszcze? A few moments later. Posterunek w Green Hills. Cześć, to ja. Byli tu jacyś goście i pytali o ciebie. Trochę przypominali mi facetów w czerni, ale nie aż tak fajni, nie tak sympatyczni jak Will Smith. Aj, ten żart nie zestarzał się za dobrze. Jak cię żona ośmiesza na forum publicznym w swoim programie i doprowadza cię do płaczu. Bad marriage for life. That's terrible. To spoko, ale jak ktoś obraża tę samą żonę, to przesada, trzeba dać po pysku. Myślę, że oni już wiedzą. Panie Wachowski. Tom. Chcę ci powiedzieć, że ostatnią osobą, jaka śmiała uderzyć mnie w twarz, był łobuz w szkole. Uff, czyli tym razem nie on. Pieniąż! Zatem rozpoczyna się wielki pościg. No ludzie... prawdę mówiąc, taki średni. Słuchaj, wiem o... ale czy technologia robotnika może się mierzyć z jednym jeżem, policjantem i pick-upem Toyoty? Genialny naukowiec z ręki generała, pokonany przez... kawałek metalu. Chociaż gry już zdążyły nas nauczyć, żeby nie lekceważyć potęgi kawałka metalu.
Oj, będzie się działo. Niestety jeżowi i tak się trochę oberwało. Na szczęście, fabularnym zbiegiem okoliczności, jego dziewczyna jest weterynarzem. Sam nie wiem, pomóż mu jakoś. Nie znam jego fizjologii. Sonic je istra. Cała fizjologia. Nie ma żadnego złamania, tylko jest poobijany. Może zadziała metoda Willa Smitha. Pełny ogień! Gdzie jestem? Który dziś jest? The Rock jest prezydentem? O. Znając mentalność Amerykanów, to wcale nie jest takie głupie pytanie. Skoro już go obudziliśmy, no to teraz już z górki. A właściwie to pod górkę, bo muszą dostać się do centrum San Francisco, żeby odnaleźć jego pierścienie do teleportacji, które przez przypadek wyrzucił na ten wieżowiec. I obiecałem mu pomóc. Mówiłeś, że chcesz naprawdę pomagać ludziom, tak? I właśnie to robisz. No Sonika chyba tak średnio zaliczać do ludzi, ale i tak postanawiają mu pomóc, bo... No popatrzcie, jaki słodki kosmita, to urocza mordka. No grzech takiemu nie pomóc. Chociaż wydaje mi się, że gdyby go spotkali przy starym designie, to ta przygoda skończyłaby się w momencie... Miau? Przemyt zakończył się sukcesem, więc pora uciekać na planetę grzyba. Ale robotnik ma inne plany. Czy ktoś ma włączoną lokalizację w telefonie? Można się z tego śmiać, ale wejdźcie sobie w ustawienia od Google'a. Czekaj. Historia lokalizacji i zarządzaj historią. To zobaczycie sobie, jak te skurwysyny was śledzą. Znaczy, u mnie nic prawie nie ma, bo sobie to w miarę wcześnie wyłączyłem. Ale później się nie dziwcie, że wyskakują wam reklamy psiego żarcia, bo raz weszliście do zoologicznego. Prywatność nie istnieje. Po odbębnieniu templatki do mema... Sonic odkrywa swoją prawdziwą naturę. Doskonale wiem, co zrobić. No dobra, nie skończyło się tak. Wyobrażacie sobie być przechodniem w takiej sytuacji? Idziesz sobie do jakiejś korporoboty, a nagle na chodniku obok ląduje niebieski jeż z kosmosu. Ciekawe, jak to wyjaśnili w wieczornych wiadomościach. Z ostatniej chwili, dzisiaj w centrum miasta miał miejsce pościg pomiędzy szalonym naukowcem w dronie prosto ze strefy 51, a niebieskim jeżem niewiadomego pochodzenia. Typowy czwartek, co nie? Ale gdy tylko pomyśleliśmy, że już po nim, do akcji wkracza stara, dobra przemoc fizyczna. I podczas gdy końcówka mogła być całkiem udana, oni wyjeżdżają z naszym ulubionym motywem. No może nie bezpośrednio, bo można to nazwać zbiegiem okoliczności, no ale sami zobaczcie. Był moim przyjacielem. Uratowała go siła przyjaźni! A weź wypie. No i jak można się było domyśleć po zwiastunach, robotnik ląduje w krainie grzybów, gdzie subtelnie zapowiada kontynuację tej serii. Będę w domu przed gwiazdką. A Sonic odnalazł swój prawdziwy dom i koniec. Dzięki. Naprawdę. Zatem obejrzeliśmy właśnie Sonika, szybkiego jak jasny pierun, i muszę przyznać, że to chyba jeden z najlepszych filmów na podstawie gier. Nie żeby miał jakąś wielką konkurencję, ale i tak. Pomimo tego, że wszyscy się mocno nahajpowali po wypuszczeniu poprawionych zwiastunów, to nadal nie zapowiadały one jakiegoś wybitnego filmu. Zatem, tak jak można się było spodziewać, dostaliśmy takiego sobie akcyjniaka na pograniczu kumple w drodze movie. Czasami się dłuży, czasami żart siada.
a wielki czołg zero. Tak mi przykro. A czasami wyjątkowo nie. Zatem efekt końcowy jest bardzo średni. Mimo wszystko jest to dobre kino dla najmłodszych, a fani Sonika też powinni znaleźć tu coś dla siebie. Ja osobiście raczej nie zostanę fanem serii tych filmów, bo swoje zdanie na temat dwójki już kiedyś wyraziłem i... widzę, w jakim kierunku to zmierza. Ależ to była ciekawa przeprawa, w trakcie której nauczyliśmy się, że filmy na podstawie gier nie mają łatwego życia. Dlatego najlepiej powrócić do korzeni i zagrać w grę, która nie ma kompletnie nic wspólnego z omawianymi dziełami, czyli